Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, plany się zmieniły. Wycieczka miała być, przygoda mojego życia miała być w weekend, ale okazało się, że jedynym dniem, w którym pogoda będzie nam sprzyjała, jest właśnie dziś. Dziś mamy czwartek, tak więc, żeby nie przedłużać, ja pakuję już mój sprzęt. Jakieś tam, wiadomo, warto wziąć coś ze sobą, jakieś kobyłki, coś zapasowego. W razie czego, gdyby cokolwiek się stało, prawda, jakieś mieć narzędzia przy sobie. Ja tutaj mam swoją słynną skrzynkę z narzędziami, tam jakieś dodatkowe płyny, nie płyny. Jakieś dodatkowe płyny, takie rzeczy oczywiście zawsze warto jest mieć ze sobą. To wszystko zawsze może nam co najwyżej pomóc. I słuchajcie, plany się trochę zmieniły. Miało nas jechać, mieliśmy jechać 4 osoby, ale jedziemy w 2 osoby, czyli jadę tylko ja i mój ojciec. Miał być dron, ale drona niestety nie będzie. Ale nie zmieni to faktu, że i tak będę się starał nagrać dla was to wszystko jak najlepiej, żebyście mieli po prostu odczucie takiej całej tej wycieczki, tej atmosfery, która tam panowała podczas tej trasy. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani moją przygodą, przygodą mojego życia, przygodą Tuarega. Tak więc ja teraz chwilowo grzeję silnik, za chwileczkę ruszam w drogę, zajadę po mojego ojca. I tak jak wam wspomniałem w ostatnim filmie, długość trasy to 125 km, z czego niecałe 80 km to będzie droga asfaltowa, którą oczywiście ominę, dlatego że nie będzie tam nic wartościowego do pokazania. I co? I słuchajcie, no i zobaczymy się na tak zwanym parkingu, w miejscu, gdzie jest mapka, gdzie są fajne, ciekawe znaki, które wam pokażę. I w tym miejscu właśnie zacznie się 50 km tej drogi, o której wam powiedziałem. Tej drogi na te złote góry, tej szutrowej, kamienistej, piaszczystej, wodnistej drogi. Tak więc zostańcie ze mną, zapraszam. Tam są słynne znaki, czyli tak zwana słynna brama, która mówi o tym, że jeżeli nie mamy auta z napędem na 4 koła, to nie powinniśmy w ogóle tam wjeżdżać. I tak samo czekają na nas przejazdy przez rzeki. Tuareg jest podniesiony do pozycji przed najwyższej, bo na takiej pozycji będę jechał, dlatego że ta pozycja mi umożliwia oczywiście rozwinięcie prędkości do przynajmniej 60 paru na godzinę. O, wszystko jest tak, jak być powinno. I co, zobaczcie sami. Tu mamy jeden z największych wulkanów, Hekla. Tam są mapki. Ktoś, kto chce, to może sobie przyjechać i popatrzeć na mapach. Za chwilę tę mapę nagramy. Tu oczywiście stoi bohater dzisiejszego odcinka, a tam czeka nas droga w nieznane, do Złotych Gór. Tak to się właśnie zaczyna, słuchajcie. Dlatego jak najbardziej zostańcie ze mną. Ciekawy materiał z tego wyjazdu. Tu nadciąga autokar z wycieczką, z ludźmi. O, specjalne podwyższane autokary z napędem na 4 koła, z blokadami w mostach. I jadą, słuchajcie, wycieczkę. Dlatego tak to właśnie wygląda. Jest i mapka. Co ta mapa to tak naprawdę pokazuje? Ta mapa pokazuje tak naprawdę co? Drogę i jakieś drogi te, które są gdzieś tam po drodze, nie? A co tu, jakie zwierzęta występują w tym obrębie? Chyba tak. Jakie zwierzęta występują w tych...
żeby coś zjeść. Mamy przejechane już jakieś 25 km szutrem, czyli jakąś połowę drogi. Pneumatyka jak na razie spisuje się na medal, nie ma żadnych problemów. Auto jest jeszcze nawet, zobaczcie, w miarę czyste. Tu jakieś tam lekkie zachłapanie, ale był jeden pierwszy przejazd przez rzekę. Wszystko jest na swoim miejscu, nic nie wypadło, nic nie uciekło. Po prostu jedziemy dalej, kontynuujemy podróż za chwilę. Już widzisz, już aparat umieszczony. Patrz, patrz. Zobaczymy, jak on będzie jechał, bo on będzie pewnie bardziej lewą stroną jechał. A bo tu jest tylko taki kawałek głęboki, wiesz? Bo tutaj nigdy nie była głęboka ta rzeka. Tylko trzeba po prostu pewnie jechać. A, nie ma tragedii. No nie ma tragedii, to jest tylko ten kawałek taki głębszy pewnie. Zobacz, o widzisz? No. On jest dużo niższy. Pa, o kurde. Oho! Niektórzy nazywają to głową papieża. Sami zobaczcie. My life.
Life is music, when I hit that mic I gain control. Speaking purely through my soul, when my mind's in overload. For so long I was cold, I mean my heart was froze. Trembling emotions, how the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing those creating distance from me and my goals? I was so bitter, feeling like I was the run of the litter. But now I deliver like Domino's dinner. Go call me whatever, but can't call me quitter. I'm stuck in my work, they don't wanna be eating, but then they dessert. Wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever do is flirt. I give my heart, I give my soul, I swear I really put in work. Now they look up to me, we see from the same height, on the same earth. Walk the same ground, through the same dirt, live the same love and the same hurt. Cause I'm still woke, but my dreams keep teasing me. They ask when I'm gonna blow up, but that ain't up to me. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, man, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, man, sometimes I can't dream because I'm still on top. Screaming, what the hell I gotta do? Where the hell I gotta take it just to get it through to you? Switching states, constant moves, I've even been switching crews. That's the way it happened, but it's not what I wanted to do. Remember talking about the top, talking how we make it earthquake. And when we hit the ground, to the day we make it. Kept it concentrated, why they want it down? That's why they hate it, till I make it. Learn to simulate it, Neo in the Matrix. Struggle rapping, not by choice, but where I'm at, I should rejoice. Going through the city with the crew. We the boys, we up next like we would call it, feeling we the best. Girls want me signing theirs by getting weight up off my chest. It's God and I may disagree, but these days I've been feeling blessed. Pretty crazy how this life is mine. Still woke, but I'll get my shine. More broke, you know I still grind. Maybe one day I'll wake up, find out the whole time. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach that goal. Sometimes, yeah, sometimes strumyczek sobie płynie. No dawaj, dawaj. Nie masz pneumatyki, to chłopie musi się zastanowić to poważnie. Oni wszyscy jak widzą, jak Tuarek stoi wysoko, to nie mogą uwierzyć własnym oczom. Zobacz, jak Jeep, zaraz zobacz, jak on się zanurza, jak nie ma pneumatyki. Po zderzach dosłownie. Słuchajcie, jesteśmy na słynnych Złotych Górach. Stamtąd przyjechaliśmy. Tu mamy cały kemping. Proszę bardzo, macie Mercedesa Sprintera na bardzo skromnych kołach. Mamy tutaj cały kemping. Tam stoi Tuarek. Zaraz chwilę przejdę się dalej i pokażę wam całe te słynne źródełko ciepłe, w którym można się wykąpać, bo jest to taką główną atrakcją tych Złotych Gór. Ale tak to wygląda, cały kemping, restauracje w takich starych amerykańskich szkolnych autobusach.
Ja tu sobie stoję na wale takim wysokim. I co? I cała atrakcja, też jedną z głównych atrakcji, to są na pewno tutaj po drugiej stronie słynne Złote Góry, które na chwilę obecną nie są takie złote, dlatego że nie świeci słońce, a tak naprawdę, żeby je zobaczyć z góry i w ładniejszych barwach, trzeba się wdrapać na dom, gdzie zajmuje to jakieś półtora godziny wejścia. Tak więc dotarliśmy do celu. Podsumowując całą wyprawę, Tuareg spisał się, jak sami widzieliście, bez zarzutu. Przejechaliśmy przez wszystkie rzeki. Przejeżdżając przez te rzeki, nie wyobrażam sobie jechać bez pneumatyki. Jak widzieliście, te rzeki niektóre były naprawdę głębokie, więc pneumatyka na pewno była potrzebna. Zwiększenie prześwitu, żeby go nie zatopić lub żeby się woda gdzieś nie nalała. Dlatego jak sami widzicie, jest naprawdę, miejsce jest malownicze, jest przepiękne. Za chwilę się jeszcze przejdę i pokażę wam to ciepłe źródełko, jak to wygląda tam, gdzie można się wykąpać. Co jest w tym budynku? No hotel. Pokoje do wynajęcia. Ciepło źródełka. Macie jeszcze taki przedsmak islandzkiej motoryzacji. Mercedes Sprinter na kołach 46-calowych. Taksówka górska lub górska taksówka. Zobaczcie sami. Mickey Thompsony, oponki 46. Skromny protektor. No robi to wrażenie. 19 osób zabiera. Jedyny mały problemik w dzisiejszej wyprawie to tam nieszczęsna osłona pod silnikiem, a bardziej pod skrzynią. Ta pod silnikiem jest ok. Jest godzina 21. Zajechaliśmy jeszcze sprawdzić jedno jezioro, dlatego że widzieliśmy się jakiś czas temu, jak tam się kąpali ludzie. Zastanawiamy się, czy część tej wody w tym jeziorze nie jest ciepła. Bo ojciec poszedł sprawdzić, a ja tutaj obchodzę Tuarega i sprawdzam, czy wszystko jest na swoim miejscu. Jak na taką wyprawę, Tuareg jest całkiem czysty, oczywiście żadnych problemów nie było. Jedyna rzecz, z którą musiałem się uporać, to musiałem się położyć pod Tuarega i wymontować tą drugą płytę, która zakrywa skrzynię. Bo niestety zgubiłem gdzieś dwa wkręty i ta płyta mi po prostu wisiała. Płytę mam w bagażniku. I to był taki jedyny mały problemik. To prawda, to pestka. Bo najważniejsza jest mechanika pojazdu, to, że wszystko działa poprawnie. Sami widzicie, płyta jest tutaj wymontowana. Wszystko sobie tutaj leży, podkręcone. I co, jest godzina 21 na Islandii. No i jedziemy do domu. Zostało nam jeszcze jakieś 110-115 km. Tak na podsumowanie jeszcze raz powiem wam szczerze, że Tuareg spisuje się rewelacyjnie. No, nie można nic złego powiedzieć. Dlatego po raz kolejny dajcie jakiegoś lajka za dzisiejszy film. I do zobaczenia w następnym odcinku.